Cześć, i znów do Was odzywam się z auta. Dzisiaj idziemy do Phoenix Parku, ponieważ dwa dni temu, nie jeden dzień temu, byliśmy w Phoenix Parku na rowerach i udało nam się nakarmić jelenie. I jeszcze teraz chcę... Sarenki. I sarenki też. Nie tylko jelenie karmiliśmy. I czekamy na spóźnialską w aucie, tam syn do Was z tyłu macha. Sparujemy. Amelia, zasparowałaś już telefon? Okej. Okay. I w międzyczasie właśnie tutaj konektujemy, łączymy telefony, żeby słuchać muzyki. I z tyłu mój syn do Was macha. I czekamy na spóźnialską, a ja już powtarzam w kółko to samo. Aha, i nie skończyłam mówić, bo jeszcze po drodze chcemy zajechać do Tesco i kupić jabłka. Bo ostatnio jak tam byliśmy, to był zaklinacz jeleni, który karmił je jabłkami i te jelenie chodziły za nim. Normalnie jak pieski, jak... No, kot to chodzi swoją własną drogą. O, i jest spóźnialska. Dobra, to łączymy się później. I teraz idziemy poszukiwać jeleni, ale nawet musimy się pod górkę wspiąć. Próbujemy uwiecznić na zdjęciu niebieskiego motylka. Odsunął. I od razu je widać. Staram się przybliżyć swojego okulary. Czy ja dobrze celuję? A tam są. Dobra. To idziemy do... Okej. Idziemy. Czujcie się ze mną jak w pustyni, w puszczy. Ciągle was gdzieś zabieram na jakieś dziwne wyprawy. Dobra. Tu jest taka duża trawa. Muszę gdzieś niżej zejść. Ale będzie fajnie. Ja tam lubię, jak coś się dzieje. O, trochę mi się gdzieś też język kończy. Bo jestem pierwszy dzień na Pośle Dąbrowskiej. Właściwie na przypominajce tygodniowej. Więc... Te pierwsze dni są takie, że szybko się męczę, jestem śpiąca i czasem słowa gubię. Dobra, lecimy. Oh my god, Daria, you have any more apples?